Roman Ciepiela, wicemarszałek Małopolski, jest moim państwa gościem. Dzień dobry, witam. Dzień dobry. Panie marszałku, w trzech zdaniach, co pana zdaniem zmieniło się na plus oczywiście w Tarnowie w tym kończącym się 2013 roku? No, jeżeli myślimy o inwestycjach, no to nic takiego, co przychodziłoby bezpośrednio do głowy, bo Tarnów zapewne wyprzedził inne miasta i dobrze wykorzystał fundusze unijne. Mimo wszystko mówię z całą świadomością to, że dobrze wykorzystał fundusze unijne, bo wybudował szereg inwestycji w pierwszym okresie, a mówimy o latach 2007-2013. Oczywiście wokół Tarnowa wiele się działo, no wspomnę tylko obwodnicę Wojnicza, ale jak pan pyta o sam Tarnów, to pytam o samo miasto. To miasto chyba nie odnotowało jakiegoś wyraźnego impulsu takiego inwestycyjnego. Ale z drugiej strony, ja muszę panu powiedzieć, że trochę przyzwyczailiśmy się do takiego stanu, że co miesiąc, co kilka miesięcy, co rok oddawało się jakąś wielką inwestycję i chyba jest tak po prostu normalnie. Czy mamy obwodnicę Tarnowa, myślę o autostradzie tej drugiej obwodnicy północnej. Ludzie się trochę przyzwyczaili, toczą się remonty na torach. Oczywiście jedni utyskują, że wolno się jedzie, no ale ten postęp jest, a więc jest nadzieja, że za rok, półtora będzie zdecydowanie lepiej. No wszystko dobrze funkcjonuje, jest jakoś tak normalnie, ktoś by powiedział nudno, tak? Ale ja by coraz częściej mówię, że na tą nudę, w cudzysłowie, pracowaliśmy bardzo długo, bo to oznacza, że jest normalnie. I chodzi panu o to, że trzeba jeszcze trochę poczekać, żeby były te fajerwerki, tak? Nie, trzeba miasto rozwijać, trzeba go rozbudowywać, trzeba dawać mu nowe szanse rozwojowe. To, że akurat w tym roku, 2013, nic takiego nie możemy odnotować, to nie oznacza, że nic się nie dzieje. Oczywiście chcielibyśmy... No właśnie, bo panie marszałku, do tej pory jeszcze żadnych konkretów nie usłyszałem od pana. A propos mojego pytania. Ale zapewniam pana, że wolałbym chwalić się razem z władzami miasta takimi inwestycjami. No skoro nie było takich projektów, skoro nie było takich wniosków do województwa, to zapewne trudno tak z rękawa wyciągać jak królika z kapelusza. Z drugiej strony ktoś mówi, no ciepła woda w kranach jest i to jest nudne, no ale ja się cieszę, że jest ta ciepła woda w kranie, że autobusy jeżdżą, że wszystko funkcjonuje dobrze. Natomiast faktycznie niepokoi mnie brak dźwigów budowlanych w Tarnowie. Uważam, że to jest wymyśliłem sobie taki wskaźnik rozwoju i to nie jest dobrze, tak? Tak naprawdę nie ma nawet prywatnych inwestycji w mieście. W związku z tym punkt wyjścia mówię o przyszłości, jest... To zadam pytanie inaczej. Czy ten trudny, kończący się 2013 rok, pana zdaniem, był dobry dla Tarnowa? Znaczy, trzeba to zmierzyć, tak? Ilość miejsc jest mniejsza niż była poprzednio. To nie jest dobrze. Nie ma nowych inwestycji, o tym już mówiliśmy. To też nie jest dobrze. Władze Tarnowa są pod ciężkimi zarzutami. To jest tragiczna wiadomość, a więc no, trudno uznać ten rok za dobry dla miasta. Z drugiej strony poziom funkcjonowania jest na dosyć wysokim poziomie, a więc ten punkt odniesienia trzeba skorygować również o to. Ale jakiego funkcjonowania? Funkcjonowania miasta, bo są miasta, które mają poważne problemy strukturalne, nierozwiązane problemy środowiskowe, komunikacyjne. Tarnów pod tym względem należy do miast średnio wyposażonych. Zawsze jakiś ideał powinien być lepszy. Natomiast podsumowując ten rok, no trzeba zauważyć brak inwestycji, to prawda. Brak inwestorów, brak no takich trendów wyraźnie rozwojowych, a z drugiej strony, jeszcze raz mówię, miasto jest przyzwoicie zarządzane, jeśli chodzi o poziom świadczenia usług miejskich, bo ja jestem w stanie wymienić taką grupę miast, w których nie rozwiązano wiele problemów, nawet z zakresu oczyszczania miasta, czy oczyszczalni ścieków, rozwiązań komunikacyjnych. Więc trzeba uczciwie powiedzieć, że ta przerwa w inwestycji jest poniekąd wynikiem
rozwiązania tych problemów nieco wcześniej. A czuje pan misję specjalną do wykonania jako wicemarszałek Małopolski, jako osoba pochodząca z Tarnowa, dla Tarnowa, dla miasta, które obecnie jest w kryzysie? Znaczy to pochodzenie z miasta jest dodatkowym zobowiązaniem. Dlatego to podkreśliłem. Natomiast ja czuję się odpowiedzialny za te miasta, które mają być takim motorem napędowym Małopolski. Oczywiście poza Krakowem możemy wymienić tylko dwa lub trzy takie miasta. To jest oczywiście Tarnów, Nowy Sącz, Chrzanów, Oświęcim. W pewnym wymiarze również Nowy Targ, ale daleko mu do tych wymienionych wcześniej. To są miasta, które są stolicami subregionów i ich rola jest o wiele większa, ważniejsza niż inne. Chcielibyśmy, aby te miasta rozwijały się szybciej, bo miejsca pracy mogą powstawać w ośrodkach miejskich. No chcielibyśmy, żeby one były wszędzie, najbliżej domu, ale to jest jakaś iluzja. Miasta mają tą zdolność gospodarki i Tarnów powinien być taki. Ale panie marszałku, w sytuacji kryzysowej, jaką Tarnów obecnie przeżywa, nie czuje pan, że pan powinien być tą osobą, która potrafi dialogować, która potrafi zapewnić spokój, która może odbudować zaufanie społeczne? Ja myślę, że dzisiaj potrafi wyciągnąć miasto z tarapatów, chociażby kwestia oddania dotacji unijnej za budowę łącznika autostradowego. No to jest jakiś szczegół, ale myślę, że miasto nie potrzebuje w tej chwili nadzwyczajnych interwencji, potrzebuje współpracy i wizji rozwojowej nie na najbliższe 10-20 lat, tylko na najbliższe... Czyli pan nie interweniuje, na najbliższe 2-5-7 lat. Jeżeli będzie potrzebna interwencja, oczywiście będziemy takiej pomocy na miarę województwa udzielali. No na przykład rozwiązując ten problem zagrożenia zwrotu części środków finansowych. Ale to tak jak mówię, to jest pewien szczegół, trzeba go rozwiązać zgodnie z prawem i w taki sposób, żeby miasto nie straciło możliwości rozwojowych. Bo to, co miastu dzisiaj zagraża, to przy utracie wiarygodności, bo niewątpliwie mamy dzisiaj do czynienia z kryzysem nawet nie rozwojowym miasta, bo o tym możemy mówić artykułując różne wskaźniki, ale Tarnów ma dzisiaj o wiele większy problem. Utracił twarz i dobre imię. I odbudować wiarygodność dla miasta, brak zaufania społecznego. Przekonać inwestorów, tych zewnętrznych, ale i tych wewnętrznych, tych, którzy dzisiaj mogliby, żyjąc w Tarnowie, wiązać z tym miastem swoje plany. To jest wyzwanie przed miastem, przed jego władzami, przed jego reprezentantami. Boję się, że to, co już jakby zaczyna się dziać, takie wielkie rozliczanie, dochodzenie prawdy w tym, co było w nieodległej przeszłości, może przysłonić chęć współpracy i rozwijania w najbliższej przyszłości. To jest realne zagrożenie. Ostatnio pełniąc obowiązki prezydenta Tarnowa, Henryk Sąkan-Lorzański powiedział, że miasto odda 16 milionów dotacji a propos łącznika autostradowego. Panie marszałku, pytanie, czy w związku z tą informacją nie jawi nam się kolejne zagrożenie, że tu Tarnów odda 16 milionów złotych, a tak naprawdę może stracić dużo więcej. Chodzi mi o zintegrowane inwestycje terytorialne. Znaczy ja już nie chciałbym ani potwierdzać, ani wymieniać konkretnych kwot w sprawie tego łącznika. Na pewno trzeba tą inwestycję rozliczyć i jeżeli... I ten temat trzeba zamknąć. Jeżeli należy oddać, to trzeba oddać, żeby nie ciągnąć odsetek, a rozliczyć inną, dobrze przeprowadzoną inwestycję. Natomiast... I pytanie, czy nie należałoby przygotować się do tego, co będzie? Mówię cały czas o tych zintegrowanych inwestycjach terytorialnych. To jest jeszcze ważniejsze zadanie, nawet niż te bieżące sprawy. Tarnów jest przygotowany? ZIT, czyli taki zintegrowany plan rozwoju aglomeracji, nie tylko miasta, to oznacza współpracę z gminami okolicznymi. Ja bardzo ubolewam, że takiej współpracy nie ma. Jak kiedyś byłem jeszcze wiele lat temu prezydentem... Ale mówi pan ogólnie, czy mówi pan o Tarnowie? Mówię o Tarnowie i o gminach okolicznych, bo to jest plan nie tylko dla jednego miasta, to jest plan, taki zintegrowany plan inwestycji terytorialnych, jest dla całej aglomeracji. Ja kiedyś, jak byłem prezydentem Tarnowa, doprowadziłem do tak zwanego porozumienia wierzchosławickiego z gminami, które tworzą otulinę Tarnowa. Zawarliśmy takie porozumienie w jednej sprawie, w sprawie zagospodarowania odpadów, ale był to przykład takiego perspektywicznego myślenia o tym, w jaki sposób nie zaśmiecać miasta i aglomeracji. To się udało i ta współpraca do dzisiaj trwa. Ale panie marszałku, czy Tarnów będzie ujęty w tej umowie partnerskiej, która będzie podpisana w styczniu? Ale to jest pytanie do gmin otaczających Tarnów i to jest pytanie do samego Tarnowa. Czy chce razem rozwijać na przykład transport publiczny? Czy chce rozwijać pan takie pytanie zadał i postawił?
Ja takie pytanie postawiłem 5 lat temu, nawet przygotowaliśmy... Dwa tygodnie temu takie pytanie postawiliśmy panu Henrykowi Słomce-Nożeńskiemu, który odpowiedział, że nie wie, co to są zintegrowane inwestycje terytorialne. Bo one nie są obowiązkowe. Dla Krakowa... One nie są obowiązkowe, ale mówimy o bardzo dużych pieniądzach. Tak, ale brak takiego ZIT-u nie wyklucza Tarnowa z pozyskania tychże pieniędzy. Tarnów, tak jak Nowy Sącz, bo te dwa miasta są wymieniane... I jeszcze Oświęcim. Ale to nie jest pewne. Na pewno Tarnów i Nowy Sącz. Na 100% Tarnów Sącz również. Mają dostęp do około 2 miliardów euro, które są w dyspozycji ministra infrastruktury i rozwoju. Czyli mówiąc wprost pani Elżbiety Bieńkowskiej. Można do tych pieniędzy dostać się na dwa sposoby. Albo przygotować takie zintegrowane inwestycje terytorialne, umówić się co do realizacji na przykład wybiegowych linii autobusowych. A wiem, że w tej sprawie nie wszyscy są chętni. Nie mówię o Tarnowie, tylko o gminach okolicznych. Albo drugi sposób. Albo przygotować swoje projekty i składać je w formie konkursów. To jest zasadnicza różnica, panie marszałku. To jest różnica. Natomiast ministerstwo jeszcze samo nie zdecydowało, czy miasta inne niż wojewódzkie będą mogły te ZIT-y jakby poza drogą konkursową składać. Mamy 30 sekund. Pana zdaniem Tarnów popełnił błąd, że się nie przygotował do tego? Nie, nie sądzę, bo żadne inne miasto w południowej Polsce tego nie zrobiło. Myślę, że Tarnów ma szansę uzyskać duże wsparcie na rozwiązanie problemów aglomeracyjnych. Już nie tylko tych, które się lokują w samym mieście, ale w całej aglomeracji tarnowskiej. Dziękuję za rozmowę. Moim gościem był Roman Ciepiela, wicemarszałek Małopolski. Dziękuję bardzo.